Cześć, Ernest! Dzisiaj do gry wejdzie misja Festiwalu Zimy. W tym filmiku wyjaśnię wam, jak wykonać kilka z pierwszych wyzwań tej misji. Codziennie przez następnych 14 dni będą odblokowywane wyzwania tej misji. Pamiętajcie, że wyzwania nie znikają. Dlatego od drugiego dnia możecie zrobić misję z pierwszego dnia i tak dalej. Cały event zakończy się 6 stycznia. Jak zawsze do wyzwań polecam na porządkę. A więc, pierwsze wyzwanie brzmi: przeszukaj świąteczne skarpety w chacie Festiwalu Zimy. Wyjątkowo to wyzwanie nie jest do zrobienia w meczu, a w menu. Dzisiaj do gry wraz ze startem tego eventu do menu zostanie dodana nowa zakładka w Festiwalu Zimy. Na tym ekranie klikając ten oto przycisk wejdziecie do chaty pana Łamorzecha. W tej chacie możecie wejść w interakcję z wieloma przedmiotami. Polecam tutaj spędzić 5 minut i sprawdzić, co ciekawego skrywa się w tym miejscu. W przypadku tego wyzwania interesuje nas skarpeta, zawieszona nad ogniskiem. Kliknijcie w nią i otwórzcie. Za wykonanie tego prostego wyzwania otrzymacie deskę na plecy w motywie Nowego Roku. Wyzwanie drugiego dnia Festiwalu Zimy brzmi: dołóż do ogniska. To kolejne proste wyzwanie. Już na wyspie w normalnym meczu musicie przygotować przynajmniej 30 drewna oraz znaleźć ognisko. Ogniska są wszędzie i łatwo je znaleźć. Takie ognisko rozpalcie i dołóżcie drewno, które wcześniej przygotowaliście. Jak już mówiłem, proste. Za to wyzwanie otrzymacie ikonę sztandaru, przypominającą wzorek ze świątecznego swetra. Trzecie wyzwanie zleca nam zdobyć 5 eliminacji z przywróconych broni. Na czas trwania tego eventu na pole walki będą przywracane różne stare bronie. Oto lista broni, które prawdopodobnie zostaną przywrócone. Każdego dnia może być inna broń. Nie wiadomo w jakiej kolejności, ani na ile dni. Zaglądajcie do zakładki z wiadomościami. Tutaj prawdopodobnie codziennie będzie wiadomość o tym, jaka broń została przywrócona na dzień. Jeśli chodzi o to, jak zdobyć te bronie i eliminacje, po prostu grajcie. To, jaka broń będzie na ziemi lub wypadnie ze skrzynki, jest losowe. Polecam na parzankę. Za to wyzwanie otrzymacie malowanie na bronie. Jest to jedna z moich ulubionych nagród Festiwalu Zimy. Wyzwanie czwartego dnia polega na schowaniu się w podstępnym bałwanie. Podstępnego bałwana może się znaleźć i postawić go sobie gdzie chcecie, ale takie bałwany są też na mapie w różnych miejscach. Aby wykonać to wyzwanie, należy schować się w takim bałwanie w dwóch różnych meczach. Nagrodą za to wyzwanie jest emotka. Piąty dzień rzuci na nas takie oto wyzwanie. Ogrzej się przy ognisku w chacie Festiwalu Zimy. Tak samo jak w przypadku pierwszego wyzwania, za zadanie mamy w chacie w menu kliknąć na ognisko. Na wszelki wypadek poczekajcie tak chwilkę, aby wyzwanie wam się na pewno zaliczyło. I to tyle. 5 pierwszych wyzwań. Następne wyzwanie omówię w oddzielnym filmiku, który pojawi się przed 6 dniem tych wyzwań. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie dokładnie wyzwania nas czekają oraz jakie nagrody, to polecam wam ten oto filmik, w którym to wszystko przedstawiłem. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.